Witam. Pokażę Wam dzisiaj, jak wykorzystać takie dwa głośniki JBL-a Go 2. Nie muszą być to koniecznie głośniki JBL-a, mogą być jakieś inne. Ważne, żeby miały gniazdo jack. Tutaj mają gniazdo jack. Mogą to też być też JBL Clip 3. Akurat takie mam. Też mają gniazda jack. Go. Go też ma gniazda jack. Mogą być to Flip. Flip też mają gniazda jack. Te głośniki są już w stereo. Te są monofoniczne, mają po jednym głośniku. Te mają dwa głośniki. Transmisja jest przez taki głośnik w stereo. Aczkolwiek głośniki są tutaj. Odległość ich jest od siebie dosłownie może 5-6 cm oddalone, więc ta przestrzeń stereofoniczna jest nieduża. Im szerzej, no tym lepiej. No, ale ktoś nie będzie robił takiego 1,5-metrowego na przykład głośnika. To już by był soundbar. Więc te też można wykorzystać. Wtedy możemy na przykład rozszerzyć tam sobie dalej na metrową odległość. Połączenie takich głośników, żeby były w stereo, możemy wykonać jedynie tylko kablem, tak jak mówiłem, przez Bluetooth tego nie wykonamy, ponieważ nie ma takiej możliwości. Co prawda są jakieś aplikacje, które że z telefonu można transmitować dźwięk do obu głośników, ale ten dźwięk będzie dalej mono, będzie leciało to samo w tym głośniku, to samo w tym głośniku. Nie będzie efektu stereo. Efekt stereo możemy uzyskać tylko podłączając analogowo przez gniazda jack liniowe. Żeby to zrobić, musimy się zaopatrzyć w kabel odpowiedni. Można taki kabel zrobić. Kabel musi mieć jacka na wejściu stereofonicznego i na lewy i prawy jack monofoniczny. Tak jak mówiłem, można taki kabel zrobić, ale to mija się z celem, łatwiej jest kupić, zaoszczędzimy czas i pieniądze, bo koszt materiałów byłby taki sam albo jeszcze droższy. No i czas, i wiedza o lutowaniu, więc pokażę, co będzie potrzebne w taki najprostszy sposób. Potrzebujemy takiego kabla wtyk jack i tu są wtyki cinch. I tutaj gdyby były wtyki jack mono i tu jack mono, żeby było po sprawie, aczkolwiek nie znalazłem takich kabli gotowych, ale znalazłem takie przejściówka ma gniazdo cinch, no i wyjście jack mono. Potrzebne są nam takie dwie przejściówki. Cena takiego kabla u jednego sprzedawcy na znanym naszym portalu 6 zł i 2 zł. Jeden jack, 2 zł drugi, więc koszt 10 zł bez żadnego lutowania, kombinowania. Są jeszcze takie kable
za 4 złote. Tylko ja wziąłem, bo ten jest taki w barwie złota. Więc był tam troszeczkę droższy. No i co? Te czyńcze wkładamy w te gniazda, do tych czeków. Więc podłączę te jacki do naszych głośników. No tak rozstawię i myślę, że muszę było widać w kamerze, że będzie słychać efekt stereofoniczny. Jak za chwilę puszczę muzykę. Najpierw taką testową. Kanał lewy. Kanał prawy. Lewy. Prawy. To był ten test. Mam nadzieję, że było słychać efekt. No teraz puszczę tam jakąś muzę. Mam nadzieję, że efekt było słychać. Jest słychać w kamerze. Później to sobie sprawdzę. Więc tak. Za 10 zł mamy połączenie takich głośników, takich lub jakichkolwiek innych, jak już mówiłem, w układzie stereofonicznym. Możemy to wykorzystać na przykład takie głośniki podłączając do laptopa. Lub peceta też, lub jakiegoś innego źródła dźwięku, tutaj MP3, nawet do telefonu. Aczkolwiek możemy też zrobić z tych głośników głośniki ponownie bezprzewodowe. Bezprzewodowe JBL Go 2. Prawdziwym stereo. Wykorzystam do tego celu nadajnik, znaczy odbiornik Bluetooth. On służy na przykład, że możemy na słuchawkach z przewodem odbierać dźwięk z telefonu. Więc połączę się to jest właśnie ten odbiornik audio Bluetooth MPO. Połączony. I teraz sobie puścimy muzyczkę. Tu z telefonu puszczam. Teraz muzyczka leci z telefonu. We'll be right back.
Jeszcze raz ten, też puszczę ten kanał testowy. Kanał lewy. Podgłośnie. Kanał prawy. Telefonem jest o tyle dobrze, że możemy. Lewy. Prawy. Kanał. Dobra. I mamy w takim układzie znowu głośniki bezprzewodowe. I stereofoniczne. Dzięki temu urządzeniu. Więc co? 10 zł inwestycji bez żadnego lutowania. Mamy dźwięk stereo z JBL-ów. No, tak jak mówiłem, nie tylko. Różnych głośników. To wszystko. Dzięki za uwagę.